witajcie w następnej, ale degustacji, tym razem angielskie piwo z browaru Oakham Ales i nazywa się Inferno. Jest to blond ale. Taki jest kapselek z logiem browaru. No cóż, no gościu tutaj jest taki jakiś robocik, który gasi płomienie chmielu chyba. Są tu jakieś szyszki chmielowe w tych płomieniach. 4,4% alkoholu. Tutaj się chwalą, że użyli jako chmieli Sterlinga, Amarillo, Cascade, Centennial i Chinook. Dobrze. W składzie jest woda, słód jęczmienny, chmiele i drożdże. Czyli nie powiedzieli nic. Właśnie tak patrzę. No i że unikalny smak tego piwa pochodzi właśnie z tych pięciu chmieli. I że ma to lekkie złote piwo, ma wielką osobowość, bucha aromatami owocowymi, cytrusowymi i jest w ogóle odświeżające. Okej. Okay. Inferno. No ale tutaj chyba chodzi o gaszenie pragnienia, a nie... No nie wiem, no to chyba trochę tutaj nie dobrali tego. Jakby był strażak, to jeszcze... Nie? Ale nieważne. Nieważne, jak się nazywa, ważne, czy jest dobre. Jak widzicie, piwo jest złote, tak jak obiecują. Klarowne. Niewielka piana, ale za to nawet ładnie wyglądająca. Drobne i średnie pęcherzyki, trochę dużych na wierzchu, ale ogólnie to ładnie wygląda. Biała taka. Fajnie. Gdzieś może jakiś lacing zostaje. No. Aromat lekko karmelowy, słodowy. Jakieś nutki takie kwiatowe, sporo nutek owocowych także, cytrusowych, ale raczej słodko od karmelu. No, okej, okay, no, brytyjskie piwo karmelowe. Dobra, ale to spróbujmy. O! No i już nie ma karmelu. Piwo jest raczej wytrawne. Goryczka atakuje momentalnie. Dosyć wysoka jest. Jest taka trochę lekko ziołowa, a później przechodzi w grapefruit, a ten grapefruit jeszcze przechodzi później w albido. Tą białą cząstkę spod skórki, takie bardzo gorzkie. I to szybko wygasa, natomiast później, po jakiejś sekundzie czy dwóch, wraca taki posmak właśnie tego grejpfrutowego albido. I on jest dosyć długi, z lekką taką ziołowością. No dobrze, no to mamy wysoką goryczkę, która pokrywa prawie wszystko. Inicjalnie, jak się bierze pierwszy łyk, to pierwsze wrażenie jest właśnie takiej dosyć soczystości, cytrusowości, ale to szybko jest przykrywane tą goryczką i później wszystko gasi, nie ma. Piwo jest dosyć lekkie, zdecydowanie sesyjne, fajnie się pije, no, tylko wyróżnia się tutaj ta goryczka. Zdecydowanie też nie czuć za bardzo tego karmelu z aromatu. Jest odrobinkę, ale przez to, że jest bardzo szybko przykryty tą goryczką, naprawdę trzeba się zastanawiać, żeby go wyłapać. Ogólnie sprawia dobre wrażenie to piwo. Zdecydowanie sesyjne, można sobie przy nim posiedzieć. Goryczka zadowala. No, mogłoby być bardziej soczyste, ale nie jest źle. Nie jest źle. Natomiast jest taki dysonans poznawczy między nazwą a tym, co piwo oferuje. No bo można by jeszcze powiedzieć, że ma coś z płomieniami, bo gasi pragnienie, prawda?
Ale dlaczego Inferno? No nie jest aż takie złe, żeby można mówić, że kurna w męczarny piekieł się schodzi, żeby się napić piwa. Nie. No nie, no. Nie wiem, czym się kierowali, nadając taką nazwę. Już lepszy byłby strażak, no, zdecydowanie, albo coś takiego. No nie wiem, źródełko chłody, nie wiem, cokolwiek. Bo to by pasowało. To by pasowało. O, ta Inferno. Nieważne, piwo jest ok. Piwo jest ok. Mam nadzieję, że próbowaliście i dacie jakiś komentarz. Natomiast ja mam taki dysonans poznawczy, jeśli chodzi o nazwę, a to co piwo reprezentuje sobą. No, bo to jest takie typowe Golden Ale. Taki, no, coś co ma udawać lagera, dostarczać podobne wrażenia, także powinno być łatwe, przyjemne w odbiorze, proste, no i taki jest. Mam nadzieję, że film się wam podobał, no i podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie wam przypominał, ukażę nowy film na kanale, także będziemy na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie, cześć.